Nie sądziłem, że ten dzień w końcu nadejdzie, że będę musiał się z Gringotts Bank zmierzyć. Najgorszą lokacją w tej grze, i to wam praktycznie każdy fan Harry'ego Pottera powie, który mógł się mierzyć z challenge'ami tam. We need 3 peacock feathers, 1 eagle owl feather and 3 giant purple toad warts. But we can't buy anything without money. Go to Gringotts to get some canuts, sickles and galleons. Griphook will see you right. I'm off to the leaky cauldron for a few butter beers if you need me. I'll meet you when you're all done. Fabularnie znajdujemy się w Diagon Alley nie bez powodu. Norbert zachorował, więc trzeba jakby mu wykupić lekarstwa. Apologize to our customers for temporary closure. We are trying to locate our disappearing ink. No tutaj będę co jakiś czas podchodził do takich drzwi, żeby żebyście mogli posłać informacji. Niektórzy się pozamykali, a niektórzy sobie po prostu wyjechali na tak zwany urlop. Co zresztą widzicie teraz. Due to some faulty cauldrons causing a stir, we are closed today. Sorry. No. Więc myślę, że przyszedł czas na pójście do tego całego Gringotts Bank. Chyba, że jeszcze nie pójdę, ponieważ coś innego. Tak, jeszcze nie pójdę, bo jeszcze tutaj mamy coś ciekawego na lewo. Harry Potter, stay well away from here. That is Nocturne Alley. The shops down there deal only in the dark arts. Now run along before I turn you into a vole. No, więc ta menelica jest po prostu menelicą, która ma, że tak powiem, kotki i jak widzicie jest ona kociarą i szczerze powiedziawszy jej morda w komnacie tajemnicy jest bardziej creepy. Oh my god. Welcome to Gringotts, Mr. Potter. To access the vault, you must collect all the forms and then hand them to the goblin outside the door. The first vault is on your left as you go through these double doors. Good luck. Nie rozumiem kompletnie tej logiki, żeby czyścić czystą podłogę. To da się jeszcze bardziej wypastować wypastowaną podłogę? Nie wiem, weźcie mi, napiszcie w sekcji komentarzy, bo ja tak tego nie ogarniam. If you wish to visit the first vault, you must complete the paperwork by collecting the appropriate forms. Move swiftly though, or you will have to start again. Ale teraz mamy proste zadanie, zebranie 5 takich, sorry, nie 5, tylko 10 takich właśnie papierków, żeby drzwi się nam otworzyły. Bo jakbyśmy ich nie zebrali, no to wiadomo, byłby foch forever i tyle byśmy mieli ze zbierania, że tak powiem, tych całych monet. I teraz przyszedł czas na największe piekło każdego fana Harry'ego Pottera, który miał możliwość robienia tych challenge'y na 100%. Uwierzcie mi, to jest droga przez mękę i cierpienie. Good afternoon, Mr. Potter. I'll explain how to steer the minecart. Swing the minecart left and right using the directional buttons. The cross button will lock the minecart to help collect some of the more difficult canuts. Be careful, Mr. Potter. There are many obstacles in these mines. Steer clear of them if you want to hold on to your coins. There are bonus gems hidden in this mine, and only accurate control of your minecart will reveal them. Collect as many canuts as you can to complete the level. A więc, zasady są bardzo proste. Jak widzicie, mamy tutaj licznik diamencików oraz 3 brązowe monety, które musimy zebrać. Żeby zdobyć tutaj kartę kolekcjonerską, ponieważ tak, za to są karty kolekcjonerskie, nie musisz mieć wszystkich monet. Ale
musisz zdobywać monety, gdzie przykładowo zaraz obok, o właśnie, widzicie, jest moneta z diamencikiem. Jeżeli macie taki symbol, musicie od razu wszystkie monety zebrać, dlatego że w momencie, kiedy nie zbierzecie tych wszystkich monet, diamenciki wam się nie pokażą. Więc, aby zebrać kartę kolekcjonerską, musicie zebrać wszystkie diamenty. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ musicie bardzo mocno operować gałką analogową, więc jeżeli, nie wiem, ciężko wam się operuje właśnie na takie oto strony, jakie ja teraz tutaj wam pokazuję, no to możecie mieć zdziepko problem. I musicie być bardzo precyzyjni w tym, co teraz robicie. Żeby was nie skłamać, ten challenge udało mi się tutaj zaliczyć za trzecim razem. Natomiast jeżeli chodzi o złote monety, raczej o złotą monetę, to tam zaliczyłem to za siódmym razem. Za siódmym pierdolonym razem. Tak więc pamiętajcie, żeby zbierać te wszystkie diamenty. Nie sugerujcie się monetami, sugerujcie się diamentami. Zbierajcie wszystkie, kiedy właśnie macie takie symbole, jaki był przed chwilą. Ponieważ w momencie, kiedy byście sobie olali teraz te monety, no to droga z diamentów by wam się nie pokazała. Tak jak teraz na przykład. No ja tam prawie wszystkie brązowe zebrałem, no ale cóż. Najważniejsze są diamenty tak czy siak. Za dzieciaka tutaj mocno, ale to mocno się denerwowałem. Outstanding! You have been awarded a bonus. Ignatia Wildsmith. Serio, za dzieciaka mega się tiltowałem na tych oto challenge'ach. Powiem wam szczerze, one były na tyle popierdzielone, że dosłownie aż momentami mi na łzy ciekło się. Dosłownie łzy mi ciekły w momencie, kiedy ja miałem robić te challenge, bo po prostu, no kurde, miałem 7 lat wtedy. Psychicznie dosłownie nie wyrabiałem. I swoją drogą ten ekran, który w zasadzie jest lub był przed chwilą, jest naprawdę mega w porządku. Lubię jakby takie ekrany ładowania, chociaż one są w większości creepy, to jednak je lubię bardzo. A teraz przyszedł czas na zmierzenie się z drugim challenge'em. Tym razem zebrać trochę więcej tych papierków, no i srebrną monetę. Do you wish to try for the sickle now? If you wish to try for the sickle coin, you must gather the correct forms again. Tym razem mamy ich 14 do zebrania. 14. Bardzo fajna liczba, nie powiem, że nie. Serio, gdybym ja miał, kurde, być w świecie Hogwartu i miałbym teraz być w Gringotts Bank, to uwierzcie mi, ja byłbym chyba pierwszą osobą, która by się dosłownie wyjebała tutaj na tej podłodze. I mówię tutaj autentycznie szczerze, bym się dosłownie wyjebał na tej podłodze. Autentycznie, ja nie wiem, jakim trzeba być głąbem, żeby chodzić tak normalnie tutaj. To jest niemożliwe, dosłownie. No i co? Kłódeczka nam się odblokowała, no i wchodzimy dalej. Czas zmierzyć się z drugim challenge'em. Od tych goblinów zasranych. Śmietników jednych. Gardzę nimi za to. Hello, Mr. Potter. I understand you're quite expert in the collection of canuts. I wonder if you will prove as talented at collecting sickles. There are bonus gems hidden in this mine, and only accurate control of your mine cart will reveal them. Be careful, Mr. Potter. There are many obstacles in these mines. Stay clear of them if you want to hold on to your coins. Remember, swing the mine cart from left to right using the directional buttons and use the cross button to lock the mine cart. Good luck. Fajnie, że nam życzysz powodzenia i tak dalej, no ale kurde, ty tutaj robisz za osobę, która se tylko siedzi wygodnie, a ja tutaj muszę się denerwować i zbierać wszystko. I tylko tyle masz mi do powiedzenia, good luck, no kurde. Też bym sobie tak chciał powiedzieć, good luck. I tylko i wyłącznie good luck. Co mogę powiedzieć o srebrnych monetach? Srebrne monety jeszcze jako tako są łatwe. Gorzej jest ze złotymi monetami, bo złote monety to mogę przyznać, że potrafią uprzykrzyć życie przez przeszkody.
Ja tutaj na waszym miejscu byłbym bardziej taki, nie wiem, na spokojnie bym do tego podchodził, bo jak widzicie, no, trzeba niestety tutaj z głową podchodzić do tego challenge'u. To nie można, że tak powiem, sobie pozwolić na nie wiadomo jaki rush. Zresztą Nero wam jest też w stanie to potwierdzić, bo jednak Nero powinien coś wiedzieć na ten temat, dlatego że Nero sam miał problemy chyba z właśnie tą kolejką. Jeżeli Nero to oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. Serio, polecam wam obczaić sobie te streamy, zapisy ze streamów Nero. A co do jakby moich wspomnień właśnie z tym poziomem, to tak jak wam powiedziałem, no dosłownie płacz to była bardzo częsta rzecz mi towarzysząca, jeżeli chodzi o Gringotts Bank. Nie pamiętam, czy mój tata sobie czasem dobrze nie radził z tym poziomem, chociaż mój tata na początku też mógł mieć z tym problemy, jak zresztą każdy, bo wiadomo, trzeba było się nauczyć tej mechaniki. Ale wydaje mi się, że sobie lepiej poradził niż ja wtedy. Takie odnoszę wrażenie. No, jak widzicie, tutaj trochę monet ominąłem, aczkolwiek ominąłem te monety, które są bezpieczne od tych diamencików, więc... To, że sobie ominąłem trochę tamtych monet, to nie oznacza, że jest coś złego, dlatego że ważę, żebym miał wszystkie diamenciki zebrane. A jako, że mam ich już 43, to myślę, że za niedługo będą ostatnie parę i będzie tak chyba maksymalnie ich 52, z tego co pamiętam. 55, no dobra, trochę się pomyliłem. Troszeczkę. Mr. Potter, what can I say? I'm overwhelmed. That is one of the best performances I have ever seen. Bertie Bott. Bertie Bott, czyli fasolki Bertiego Botta. Okej, no w sumie całkiem logiczne. Teraz udało nam się go odblokować, więc... To nie jest Bertie Bott. To nie zły z niego bot w takim razie. No i tutaj będzie na nas czekał ostatni challenge. Challenge na złotą monetkę. Excellent. Do you have a sickle coin now? Do you wish to try for the galleon? If you wish to try for the galleon coin, you will have to collect the correct forms again. I teraz mamy 16 do zebrania. Czyli chyba na początku było 12, z tego co pamiętam, chyba z brązowymi, czyli jednak to się co 2 tylko wzrasta. Co 2 punkty tylko się wzrastają. Przez chwilę myślałem, że tutaj kurde gra mnie stroluje i będzie mi kazała tam na dół zejść, żeby zebrać te papierki, te świstki. Ale się okazuje, że jednak nie. Bo robimy tylko takie kółeczko, więc... To jest w sumie całkiem w pytkę. Bo mogliby jeszcze, wiecie, nam tak trochę uprzykrzyć życie, że patrzcie, no zejdźcie tam na dół. Wiem, że masz trudności z dostaniem się do góry, no ale... Wiesz, jesteśmy twórcy, jesteśmy Argonaut, którzy będziemy wam uprzykrzyć życie, tak, tak o, tak dla zasady. Oni byliby do tego zdolni. Ah, the famous Mr. Potter, you have quite a reputation down here, sir. The other goblins are convinced you'll steer the mine cart easily. Steering is still left and right on the directional buttons. The cross button locks the minecart. Good luck, you may need it. Be careful, Mr. Potter. There are many obstacles in these mines. Steer clear of them if you want to hold on to your coins. There are bonus gems hidden in this mine, and only accurate control of your minecart will reveal them. No i ostatni challenge. Challenge na złotą monetę, który jest najbardziej przesranym challenge'em i jest to jeden z najtrudniejszych challenge'y. W głównej mierze musimy teraz bardziej operować gałką do góry, czyli po prostu musimy bardziej przechylać ten nasz wózek, bo monety bardzo często są wysoko postawione, więc musimy jakby na to uważać. Bo jeden zły ruch i wtedy dopiero jest problem. Uwaga na belkę. Uwaga na drugą belkę. Teraz mamy monetkę po lewej stronie. W ogóle zauważyłem, że bardzo często są po trzy monetki wystawiane. O, i teraz jak widzicie, musicie często też wcześniej reagować. Ponieważ
nie zawsze wam się uda, powiedzmy, wyrobić z takim obrotem, jakim wam przed chwilą pokazałem. Bo często gra będzie wymagała od ciebie, żebyś po prostu wcześniej zaczął już obracać tym wagonikiem do góry nogami. Bo jak będziesz za późno to robił, to wiadomo, miniesz diamenciki, monety i dopiero będzie problem. A lepiej tego, że tak powiem, uniknąć. Na razie idzie całkiem w pytkę, chociaż przyznam... O, tutaj już się widzicie, zaczynają problemy. Przyznam wtedy, że kiedy nagrywałem tamten gameplay i takie rzeczy mi się działy, to dosłownie byłem mega zestresowany. Panicznie się bałem, że mi się nie uda tego zrobić, nie? I że będzie to moja chyba 50. próba, żeby zdobyć te monety. Tutaj w ogóle fuksem udało mi się wszystkie te diamenty zebrać, bo była szansa, że mogłem po prostu ominąć z 2 lub 3. Ale na szczęście szczęście mi tutaj dopisało, więc nie mam na co narzekać. I szczęście też mi dopisało w tym, że ostatnie te udało mi się monety zebrać, żeby zapełnić 3 sloty, tak więc... Jak widzicie, nawet nie muszę mieć całego pełnego slotu, wystarczyło, że tam zdobędę, nie wiem... Może nawet nie połowę, ale tak poniżej połowy i będę miał wszystkie diamenty. Dzięki temu i tak otrzymam kartę kolekcjonerską, więc jest jak najbardziej spoko. A teraz się napiję, bo mi trochę zaschło w gardle. Goodness gracious, I'm lost for words, Mr. Potter. I have never seen anyone handle a minecart as well as you do. Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Okej. Kolejna postać, która ma nazwisko po jeden z domów ma nazwisko tej jednej postaci. Powiem tak, po czym rozpoznać, że Gringotts Bank udało wam się zrobić na 100%? Chociażby po tym, że kiedy te gobliny was nie pytają, czy chcecie powtórzyć. Jeżeli pytają was się, czy chcecie powtórzyć, no to nie zrobiliście 100%. You've collected all 3 coins now, Mr. Potter. I hope you spend them wisely. A w momencie, kiedy nie zrobiliście 100%, no to nie dostaniecie karty kolekcjonerskiej. I teraz zrobimy jeden myk, bo byłem bardzo ciekaw, czy ten goblin, który tak stał do nas plecami, będzie nadal stał plecami i się okazuje, że tak. Focha ma na nas, że udało nam się zdobyć te wszystkie 3 monety, więc po prostu sobie stąd już teraz idziemy. A więc posiadając te 3 monety będziemy mogli pójść do 3 sklepów, aby wykupić 3 składniki, by Norberta postawić na nogi. Myślę, że pierwszym tym sklepem będzie sklep Ollivandera. Kim jest Ollivander? Jest to sprzedawca, który w zasadzie zna Harry'ego i pomagał mu przy wyborze różdżki. Ah, I see you have 3 Canad coins. Feel free to collect your peacock feathers. My peacock lives in the yard. My advice is to sneak up on him. The surprise makes him drop his feathers. I must warn you, never use your wand against a peacock. You might hurt yourself. Have a good look around. There are boxes filled with things I've long forgotten. I w ogóle dziwny jest tutaj challenge, ponieważ musimy gonić niebieskiego pafa, któremu musimy wyrwać 3 piórka. Gdzie normalnie nie wiem, czy coś takiego w filmie było. Dear me. And I thought you were a responsible young wizard. I told you never to use your wand against a peacock. Now this time try to creep up on. Jak widzicie, specjalnie go wtedy zaatakowałem różdżką, ponieważ chciałem wam pokazać moment, co by się stało, kiedybyśmy go zaatakowali. No jak sami widzicie, w momencie, kiedy go zaatakujemy, to po prostu Ollivander się na nas obrazi, no i tyle, i musimy jeszcze raz wszystko od zera robić. Ale muzyka, która leci, jest całkiem w porządku. Co do tego całego pafa, mogę powiedzieć tylko tyle, że... żeby zdobyć piórko od niego, to musicie naparzać non-stop kwadratem, ponieważ wtedy ten kwadracik żółty, który jest nad moim znakiem wodnym, który również jest w tym filmie, zaczyna się, jak widzicie, powoli napełniać. Musicie o tym pamiętać, ponieważ samo podejście do tego pafa niebieskiego nic nie zrobi. Po prostu musicie naparzać kwadratem.
aby pojawiła się, nie wiem, animacja piórka, że wiecie, że chcecie je zebrać. Jestem ciekaw, czy w wersji na PS2 będzie podobna minigierka. Ale serio, myślałem, że Ollivander będzie miał większą tutaj rolę w tej gierce, a tu się okazuje, że tylko taki bez sensu challenge. W ogóle postać, która jest moim zdaniem dosyć ważna też w tej serii, to jest pod sam koniec gry dopiero. To jest bez sensu. You collected three of his feathers, eh? I suspected you would do well. No i udało nam się zabrać piórko, więc do widzenia, Ollivander, miło było cię poznać. I teraz przyszedł czas na kolejny sklep, czyli tutaj będziemy mieli właśnie karmienie Hedwigi. A może nie Hedwigi, ale po prostu innej sowy. Excellent. You have three sickle coins that entitles you to purchase an eagle owl feather. My eagle owl is in the owlery, but he's rather highly strung. He must be fed before you can charm a feather from him. His treats are on the table in the owlery. Use the Wingardium Leviosa spell to get the food to the eagle owl. Use the cross button to charm the owl treat, and then guide it to the eagle owl using the directional buttons and the cross button to keep it off the floor. Once he's fed, he'll nap. Then you may use the same charm to lift the feather back. Good luck, my boy. Niestety ten pan, nie wiem jak się nazywa, podejrzewam, że to jest jakiś po prostu NPC, więc po prostu nazwijmy go Łysy. Więc ten łysolec po prostu chce, żebyśmy nakarmili mu sowę, ale żebyśmy zrobili to w taki sposób, by te inne sowy jakby nie pożarły tych fistaszków. I co ta sowa nam da w zamian? Da nam piórko, więc warto, myślę, się poświęcić. No tutaj w ogóle spieprzyłem sprawę, ponieważ przypadkowo puściłem trójkątem tego fistaszka, więc no niestety sowa nie została nakarmiona. Co za tym idzie, nie zdobylibyśmy naszego piórka przez to. A tak to przynajmniej nakarmimy ją do końca i coś tam dostaniemy. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W ogóle przepraszam, że ja w taki, nie wiem, bardziej spokojny sposób podchodzę do nagrywania, ale ostatnio mam teraz takie dni, gdzie po prostu nie chcę jakby na siłę troszeczkę forsować swojego humoru, więc stwierdziłem, że na spokojnie bardziej podejdziemy sobie tym razem do nagrywek. Myślę, że taki styl też wam nie będzie przeszkadzać. Aczkolwiek jeżeli będzie, to napiszcie mi w sekcji komentarzy, to najwyżej będę starał się nagrywać wtedy, kiedy będę, wiecie, pełen energii. Teraz też jestem pełen energii, ale po prostu nie mam ochoty na śmieszkowanie. Takie dni też się często zdarzają, więc trzeba mieć to na uwadze. No, już tam sobie do tej sowy nie wejdziemy. You've got your feather, I see. Well done and thank you very much. Do call again soon, Harry, and give my regards to Hedwig. Cheerio. Okej. Dzięki za tutaj pogawędkę, łysy człowieku, ale my z tobą już więcej nie będziemy rozmawiać, bo ty jesteś śliski, więc do widzenia, było miło cię poznać. I teraz pozostaje nam już tylko jeden sklep, by móc wrócić z powrotem do Hogwartu. Serio, Diagon Alley to jest bardzo mała lokacja w wersji na PS1. Ale przynajmniej jest. I to się ceni. Welcome to the Magical Menagerie, Harry. I've been expecting you. It'll cost you one galleon for the three wards, but you'll need to find my giant purple toad first. I just had a delivery, and my giant purple toad has decided to hide under the boxes. Once you've found him, use your knockback jinx to stun him and remove the wart. Be quick, though. Having warts removed annoys him, and he'll disappear to spite you. Więc ta pani po prostu prosi nas o zniszczenie jakby skrzynek, gdzie rusza się fioletowa żaba. Aczkolwiek ja wam coś zaprezentuję. Co się stanie, kiedy zniszczymy sobie randomową skrzynkę? Timed jinxes will destroy my shop. Start again and be more careful. No, wydrze na nas japę, żebyśmy nie niszczyli jej skrzynek, ponieważ przez to demolujemy jej sklep. Idąc jej logiką, to jej logika jest na tyle pokrętna, że what the fuck, o co jej chodzi, kurde.
Nie, ale tak na serio, teraz robiąc ten challenge, to musimy jakby atakować skrzynki, które się ruszają. Za dzieciaka przyznam szczerze, że miałem z tą minigierką problem, ponieważ serio myślałem, że to trzeba randomowe skrzynki niszczyć, kiedy się chce. A się okazuje, że to właśnie na tym nie polega i to było bardzo mega problematyczne, bo przez to moje godziny tutaj leciały tak do przodu, że ja w tej lokacji spędziłem z jakieś, nie wiem, pół godziny. Ale to samo było ze sklepem Ollivandera, że przez chwilę myślałem, że tego niebieskiego pafa trzeba też atakować, co się niestety okazało gównoprawdą. Tylko moim urojeniem. Siedmioletnim urojeniem. Ten taki siedmioletni Michałek był. No i od razu, dzięki za biznes, Harry, bye! Wypierdzielaj! Nie chcę cię tu widzieć, chłopcze, narodowcze. Ale ta, myślę, że tutaj sobie będziemy kończyć już odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba ogólnie seria, że w sposób ciekawy i informatywny jest prowadzona. Well done, Harry. Let's get back to Hogwarts so we can cure poor Norbert. Home again at last. Now we'll give the dragon tonic to Norbert. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia. I tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego. Trzymajcie się. Done it, Harry. Norbert is well again. Thank goodness I was so worried. I'm glad he's better, but sad in a way. He's old enough to leave the nest and fend for himself now. He'll want to go off on his own now, the wee soul, but I want to keep him here so I can look after him. Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. That night, Harry carried Norbert up to the tallest tower. Ron's brother, Charlie, had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. Once Norbert had been freed, however, Malfoy sprang his trap. Harry was caught by Professor McGonagall. For his detention, Harry was to make his way into the Forbidden Forest and search for a wounded unicorn.